Szerokim echem odbił się w kraju zapis zawarty w tzw. spec-ustawie o pomocy ukraińskim uchodźcom, dotyczący, jak to określono, bezkarności za złamanie dyscypliny finansów publicznych. Zdaniem opozycji, to furtka pozwalająca uniknąć odpowiedzialności. Zdaniem twórców tego aktu, niezbędny przepis poszerzający innymi, samorządowcom pole manewru w organizowaniu pomocy dla obywateli Ukrainy. Zapytaliśmy dzisiaj prezydenta miasta o jego opinię w tej sprawie. Wiem, że to jest przedmiot dyskusji politycznej. Yy... Prawa trzeba przepisów przestrzegać. Nie? Natomiast nie jest tak, że, 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 że tutaj można czuć się bezkarnie, bo jest sytuacja jakaś nadzwyczajna. Nie? nie jestem za takim rozwiązaniem. Powinna być jakaś tolerancja dla błędów, które można popełnić tutaj w całym tym procesie rozwiązywania tego kryzysu, z którym się przecież zetknęliśmy. Natomiast nie można Dopuścić do tego, że, że będziemy robili to, co, co nam chce. Nie? Jest prawo, to prawo powinno być przestrzegane. Jeżeli prawo jest ewidentnie w sposób naruszone, no to powinny być zastosowane sankcje za naruszenie tego prawa. No i tak powinno to działać. Natomiast jeżeli będą jakieś popełnione błędy, niezawinione błędy, no to wtedy no, powinna być tolerancja dla takich zachowań. Bardzo głośno, a mniej merytorycznie skutowany zapis ostatecznie znalazł się w ustawie zatwierdzonej przez Sejm i przekazanej do Senatu.